Aspirant Łukasz Krzemień, Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu. Przejścia dla pieszych. Wydawałoby się prosta i banalna sprawa, jednak niekiedy powoduje dość duże utrudnienia dla poruszających się po drodze publicznej. Drodzy Państwo, przejścia dla pieszych są tak skonstruowane, aby kierujący mógł zawczasu zauważyć, gdzie takie przejście się znajduje. Pamiętajmy, że przepisy prawa nakładają na nas korzystania z przejść dla pieszych w momencie, kiedy chcemy przejść przez jezdnię i w pobliżu 100 metrów znajduje się takie przejście dla pieszych. Pozwoli to nam bezpiecznie przejść na drugą stronę jezdni. Pamiętajmy, że przy przejściu dla pieszych trzeba się zatrzymać. Jeżeli korzystamy z telefonu komórkowego bądź mamy na uszach jakieś słuchawki, warto na chwilę wyjąć je z uszu, telefon schować do kieszeni, nawiązać kontakt wzrokowy z kierującym, żeby mieć pewność, że widzimy siebie nawzajem, bo to, że widzimy światło pojazdu, nie oznacza, że kierujący widzi nas. Dlatego zatrzymujemy się przed przejściem, rozglądamy się w lewo, w prawo, ponownie w lewo i przechodząc przez jezdnię nadal kontrolujemy, co się dzieje na drodze, ponieważ sytuacja może zmienić się w każdej chwili. Pamiętajmy, że jeżeli mamy przejście dla pieszych, które jest specjalnie doświetlone, mówimy tutaj o doświetleniu pionowym oraz tym, które znajduje się w jezdni, pozwoli nam na jeszcze większe zachowanie bezpieczeństwa jako pieszym i kierującym, więc dajmy sobie wszyscy szansę na to być zauważeni w odpowiednim czasie.